powinien przyjmować takie zarządzenia zastępujące uchwały, które są absolutnie konieczne do sprawnego, bieżącego funkcjonowania miasta. Mhm. Na chwilę obecną najważniejsze. Budżet? Bezwzględnie. Dwa. Okręgi wyborcze? Trzy. Skoro obiecaliśmy, to nowe dzielnica, nowe miasto i wszystko, co jest w kontrakcie, bo myśmy powiedzieli jako radni, my gwarantujemy wam to, że będzie kontrakt wykonany, no po to, żeby nie oszukać tych mieszkańców i teraz musimy słowo dotrzymać i to, co jest w kontrakcie zapisane, to ten pełnomocnik już uważam ma pełną legitymację, żeby to konsumować, co tam w tym kontrakcie jest napisane.